no, cieszę się, że dostałem tą szansę od Warty. Sporo cierpliwości czekało mnie, żeby zmienić otoczenie. Moje występy jak i w trzeciej lidze, jak i w drużynach młodzieżowych Legii przyczyniły się do tego, że Warta jest zainteresowana moją osobą i mam nadzieję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tego nie pożałowała. Z takich moich zalet na pewno jest atakowanie wolnej przestrzeni i ściganie się przede wszystkim z zawodnicami. Wydaje mi się, że jestem dynamicznym zawodnikiem i na pewno moje pierwsze 5 metrów to jest mój duży atut i mogę zostawić obrońcę w tyle. Byłem na kilku obozach z Legią, także uczestniczyłem w zajęciach treningowych. Ostatnie czasy grywałem właśnie w rezerwach, ale styczność na pewno z piłką seniorską na poziomie ekstraklasy na pewno miałem. Z czasów Legii kojarzę Konrada Matuszewskiego, który jest aktualnie zawodnikiem Warty. I myślę, może nie graliśmy ze sobą w jednej drużynie, ale na pewno na korytarzu w Bursie czy na Słówce się na pewno minęliśmy. Przede wszystkim chciałem się wprowadzić dobrze do drużyny, na początku zapoznać się z kolegami z drużyny, złapać jakiś kontakt i myślę, że powoli będzie to szło do przodu. Jeśli będzie wszystko dobrze ze zdrowiem i z innymi rzeczami, myślę, że może to być udana runda. Nazywam się Wiktor Kamiński, mam 18 lat, jestem napastnikiem i przychodzę z Legii Warszawa do Warty Poznań.